No, 3, 4. No i siema! Witam was w kolejnym Motokoto vlogu. Dzisiaj no tak trochę luźniej sobie po prostu ciśniemy pojeździć. Dosłownie bez szaleństw, bez gadania. No może trochę gadania będzie, kurde, gałęzie powyłaziły. Może trochę gadania będzie, ale nie nastawiam się, żeby to było jakoś super dużo, bo po prostu mi się nie chce. Więc postaram się dzisiaj fajnie pojeździć, lekko pokomentować i mało gadać. Więc zapraszam do oglądania. Zobaczymy, jak się taka forma przyjmie. Oho, jak tu przez te krzaki przejedziemy. Szlabanu nie wyminiemy, więc tędy pociśniemy. Co tam stoi? Jakiś motor. Co to za motor? Jakiś cioper. Dryndniemy do ziomeczka. Tylko gdzieś w cień zjedziemy, żeby się nie usmażyć. Eleganckie gumowanie na supermoto w lesie, nie? Fajnie wyrywa. Skubana. Dobra. Gdzieś tu sobie przystaniemy i wykonamy telefon. Halo. Siema mordo, co tam działasz? A w domu siedzę. Ta? No. I co, nie masz planów? Ty, w sumie na razie nie. Pospał chyba trochę, co? Co? Chyba trochę pospał. Ty nie, czaj, zacząłem gdzieś montować filmik, kurczę, i tak jakieś zamuliło. A, ty, to ja wpadam do ciebie zaraz, to poogarniamy tu twoją maszynę. No dobra, ty to dawaj tam na szlabę, wiesz, między... To ja zaraz się ubiorę, wyskoczę tam. Dobra, to wpadaj do mnie, wiesz? No, to zajadę do ciebie po drodze po prostu. No, dobra. Bo tak nie wiem ile, z 10-15 minut. No może mniej trochę. Dobra, pasuje. Dobra, to do zoba. No, na razie. To lecimy do wariacika. Maszynę kupił. Zobaczycie jaką. Mogę wam zdradzić, że to bardzo fajna maszyna. Bardzo fajny model. Zaraz zobaczycie jaki. Ej, a może ten kamyczek by skoczyć? Na supermoto jeszcze nie skakałem. Co wy na to? Eleganckie kamyczki. Nice. Dobra, lecimy do wariata. Wow, ale tu kolejny. A nie chcie, licho.
dupą ucieka. Faumax! Wow, wow, wow. Ale wynosi. Dupą zamiata. Wow. Przód ucieka. Jakaś masakra. Ale Tokyo Drift. O, trochę za dużo powietrza mam i mnie ściąga. Ale ściąga strasznie. Masakra. Ściąga niesamowicie. O, tutaj fajny zakręt. A, ale tak z zakrętów to fajnie na gumie wychodzić. Uwielbiam to, bo to wtedy jak motor idzie tak fajnie bokiem. Wiecie, o co chodzi. Woo! Yeah! Woo! Pogasili i zobaczmy, co my tu mamy. Co my tu mamy, Misza? Pokażę. O. Czekaj, postawię bliżej. Porównamy. Dwie maszyny, bo tutaj jeszcze nie do końca było to widać. Ty, no siostry. Siostry ty. Bliźniaczki. O, niżej kurde, na tych kołach. No niżej, bo to koła mniejsze, nie? Kurde, boję się trochę. No tak, ale wiesz, ja na tym. Ale klamkę masz jakąś dziwną. Właśnie niewygodna jest ona dla mnie, wiesz? No. No. A to odpalimy. Jakoś. Czekaj, paliwko. O kurde, a tu kranik. No fajnie, fajnie, nie? O, trochę dźwignia odbiegł wysoko. Ło! Rzeczywiście, inaczej sprzęgło chodzi. Sprzęgło inaczej chodzi. Hamuje. Z tymi krosówkami to jest tak, że zobaczcie, tutaj są tak krótkie biegi, że jest trójka teraz, a zobaczcie jaką prędkością jadę i odwijam full i się podnosi dosłownie, czekaj, cyk, piątka, czwórka, patrzcie na to, na czwórce sama się podnosi, a na piątce. Tylko trochę jej trzeba podciągnąć i już leci.
tłumie się lata. O, spróbujemy jej trochę z klamy pociągnąć. Skrzyngiełko liznąć. A hamulec? No hamulec jako tako. Zawrócimy się! Jedyneczka, dwójeczka. Trochę się boję na asfalcie, bo to narwane sprzęty, krótkie przełożenia. Moja trochę tak jakby zdławiona jest, a ta jest taka bardziej narwana, jak moja kiedyś na początku. Narwana! Narwana na ostro! Ło, za mocno ze sprzęgła wale. Ale ciężko wyczuć, naprawdę masakra jakaś. I od razu na boki ściąga. Nie, 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 masakra jakaś, szok. No z trójki już trochę lepiej chyba. Ale też tak jakby ciężko trochę. Jakby ciężko miała się podnieść, nie wiem o co chodzi. W rezo nie wchodzi. Ale trochę jak jej rękoma pomagam, to już lepiej. Nie, na boki ściąga strasznie. Masakra jakaś. Jak w rezo wchodzi, to jest po prostu masakra jakaś. Szok. Ale poszła ty. Na wariata. No, 3, 4. Siemka. Dobrze. Co tam? A tak o sobie, pojeździć. No. Co, ścigamy się? To dawaj zobaczymy. Thank you.
A, coś mnie w nogę szczypnęło. Jakiś krzaczur. No i zgasła. No i zgasła, więc tym zgaśniętym akcentem żegnam się z wami. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, komentarz, strzelić suba. No i oczywiście wbijajcie na naszą grupę Motokoty i Stunty oraz fanpage'a Motokoty. Pozdro, elo.